Cześć, jest z nami dzisiaj Asia Sikora. Asia jest event managerką i opowie nam dzisiaj o tym, co zrobić, żeby event nie okazał się porażką, a raczej zrobił efekt wow. Asiu, powiedz nam proszę, czym dokładnie zajmuje się event manager? Event manager zajmuje się kreowaniem całego wydarzenia. Czyli tak naprawdę musisz przejść przez każdy kroczek od tak naprawdę wymyślenia tematu danej imprezy, aż do zrealizowania tego na miejscu i dopilnowania każdego detalu, każdego szczególiku, który wpływa na efekt wow. Czyli tak naprawdę zajmujesz się tymi wszystkimi rzeczami, o których nikt nigdy nie myśli. Tak, tymi rzeczami, o których nikt nigdy nie myśli oraz tymi rzeczami, które nie muszą pójść dobrze, ale ty musisz mieć scenariusz na to, co musisz zrobić, żeby to naprawić. Czyli przy organizacji eventu od razu z góry zakładasz no, najgorsze, że coś nie pójdzie gdzieś końca. Na tak, nie tak. Zawsze wierzę w to, że będzie super, aczkolwiek doświadczenie podpowiada mi, że nie zawsze tak jest. I wiara mogą wydarzyć wiarą. Wiara wiarą, a życie życiem. Zawsze może wydarzyć się coś, co ten efekt będzie próbowało popsuć. Aczkolwiek z mojego doświadczenia wynika, że najważniejsze jest to, żeby przed każdą imprezą pomyśleć: OK, zrobiliśmy wszystko, co trzeba było, żeby to udało się perfekcyjnie, ale na pewno tak nie będzie. I musimy zabezpieczać sobie tak zwany tyłek, czyli myśleć o tym: OK, jeśli to się stanie, to co możemy zrobić? A jeśli to się stanie, to jaki mamy na to dodatkowy scenariusz? Czyli sposobem na zabezpieczanie się przy organizacji eventów jest zawsze plan A, B i C. Tak, a planem D jest jeszcze to, czy wiem, do kogo mam zadzwonić, jeśli tamte nie wypalą. Zawsze jest do kogo zadzwonić? To jest również zadanie event managera, żeby wiedzieć, do kogo mogę zadzwonić. Okej. Asiu, od czego powinniśmy zacząć przygotowanie eventu? Wydaje mi się, że od dwóch rzeczy. Po pierwsze, co chcemy osiągnąć? Po drugie, ile jesteśmy w stanie na to wydać? Tak, budżet to jest jedna z takich podstawowych rzeczy. Tak, to jest najważniejsze, bo czasami może to być event stricte wizerunkowy. Chcemy spotkać się z naszymi klientami, bo dawno tego nie robiliśmy, chcemy porozmawiać, zobaczyć co u nich, nie tylko w firmie, żeby podtrzymać po prostu dobre relacje. Ale czasami chodzi o coś zupełnie innego. Czasami musimy coś wypromować, pokazać nowy produkt, więc tak naprawdę musimy najpierw zadać sobie pytanie, po co to robimy? A potem najważniejsze, za ile możemy to zrobić. Zakładając oczywiście sytuacje, w których musimy zawsze 10% do tego dorzucić, bo sytuacje awaryjne czasami tego wymagają. No tak, jedno w zasadzie determinuje drugie. Dokładnie. Prawda? Dokładnie tak jest. W zasadzie to jest moje kolejne pytanie. Jaki powinniśmy mieć budżet na taki event i co powinno się koniecznie w taki budżet wliczyć? Jakby bez czego nie obejdzie się ten event? To zależy. To zależy. Nie powiedziałabym, jaką kwotą musimy dysponować, żeby wydarzenie zorganizować, bo to tak naprawdę to może być coś maleńkiego i możemy to zrobić po kosztach. Czasem musimy wydać kilkaset tysięcy, żeby coś wyszło perfekcyjnie, więc tak naprawdę to zależy. Okej, okay. Więc w takim razie co podczas eventu jest taką koniecznością, na co trzeba wydać jednak te pieniądze, bez czego event się nie odbędzie? Odpowiem może inaczej. Na co nie warto oszczędzać? Okej. Okay. Nigdy nie warto oszczędzać na dobrym jedzeniu. To jest podstawa. Jeśli jesteśmy zmuszeni do ścięcia budżetu, nie róbmy tego przy tym. To jest coś, co buduje całą atmosferę. Nawet jeśli miejsce nie będzie wymarzone, bo na przykład nie będzie nas na nie stać, ale przy dobrym jedzeniu naprawdę ten event będzie zupełnie inaczej wyglądał. Więc na pewno na to. Okej, okay, tak. Emocje, odczucia, emocje, prawda? Oczywiście, że tak, pewnie. Faktycznie to działa. Powiedz, jakie eventy ty organizowałaś? Ja organizowałam bardzo wiele eventów. Począwszy od małych śniadań biznesowych, po kilkuset osobowe imprezy plenerowe. Które event
fajniej, lepiej ci się organizowało? Oj, wszystkie organizuje się świetnie. Naprawdę? Tak, pewnie, że tak. To zależy od gospodarza eventu w bardzo dużej mierze. No, zawsze chodzi o ludzi. Zawsze chodzi o ludzi, pewnie. Najlepiej chyba wspominam te największe wydarzenia, bo wtedy nitek, za którą musisz ciągnąć, jest bardzo dużo, a tak naprawdę, jeśli chcesz być event managerem, to musisz lubić za te nitki ciągnąć. Także im więcej procesów musisz spiąć, tym ten proces jest dla ciebie bardziej wymagający, ale też o wiele bardziej satysfakcjonujący jest efekt. Na pewno w swojej karierze organizowałaś event, który był twoim ulubionym, który był taką perełką wśród całej reszty. Tak, wydaje mi się, że jest taka impreza, którą nazwałabym moją ulubioną, a na pewno jest ona w top 3. To było wydarzenie, które organizowane było cyklicznie, co roku, z okazji bardzo dużego wydarzenia sportowego zimą. Był to event, który był organizowany outdoorowo, aczkolwiek ze względu na pogodę zawsze trzeba było postawić wielką halę namiotową. Więc to jest też event, przy którym najwięcej rzeczy, których nie przewidziałam, poszło nie tak. A mimo tego ta impreza zawsze była najbardziej udana. Właśnie przez te niepowodzenia? Być może, ale chyba też dlatego, że klimat tej imprezy był wyjątkowo dobry. Asiu, co w organizacji eventów stanowi dla ciebie największe wyzwanie? Myślę, że bardzo dużym wyzwaniem jest praca z klientem, który na początku tego procesu zapomina, po co zatrudnił event managera. I chce zrobić wszystko sam. Albo może powiedziałabym, wydaje mu się, że wie, jak rzeczy powinny być zrobione. I tak naprawdę bardzo dużo czasu zajmuje uświadomienie, jak dużo większą wiedzę i doświadczenie ma event manager i przekonanie go do swoich racji, które tak naprawdę wynikają tylko z troski o dobro, o efekt końcowy, bo tak naprawdę nigdy nie chodzi o to, żeby udowodnić, kto ma rację. Chodzi o to, żeby wykorzystać swoje doświadczenie, żeby być w stanie zapobiec jakimś ewentualnym błędom. Ale zwykle jest tak, że klient bardzo szybko uświadamia sobie, że po to mam event managera, żeby myślał za mnie tak naprawdę w całym tym procesie. I tak naprawdę przechodzimy do kolejnego mojego pytania, na które pośrednio już odpowiedziałaś. Po co w ogóle zatrudniamy event managera? Myślę, że zatrudniamy event managera z różnych powodów. Kiedy kompletnie nie mamy czasu, żeby zająć się organizacją jakiejś imprezy, być może w firmie nie mamy działu, który mógłby za to odpowiadać. Czasem jest tak, że oczekujemy efektu, o którym sami moglibyśmy tylko pomarzyć, robiąc to swoimi siłami, bo nie mamy doświadczenia po prostu. Nie wiemy przede wszystkim, jakie są możliwości. Bo to jest kolejna rzecz. Nie chodzi tylko o to, żeby ktoś zarządzał tym procesem, bo my nie potrafimy. Chodzi o to, żeby znaleźć osobę, która podsunie nam rozwiązania, o których nie wiemy, że w ogóle istnieją. I event manager ze swoim doświadczeniem i ze swoimi znajomościami. Oczywiście, a tak naprawdę chodzi również o to, żeby podczas takiej imprezy być takim gospodarzem w pełnym tego słowa znaczeniu. Czyli zabawiać gości, prowadzić small talk, a nie zastanawiać się, czy na pewno wszystko działa, czy mamy dużo jedzenia, gdzie jest muzyka i dlaczego coś nie działa. Więc tak, po to, żeby móc po prostu cieszyć się tą imprezą, a nie martwić się. Naprawdę, żeby być event managerem, trzeba być też niesamowicie kontaktową osobą, prawda? Żeby być event managerem, trzeba być kontaktową osobą i kreatywną, ale trzeba też umieć bardzo dobrze liczyć. Bo tak naprawdę event manager również zarządza całym budżetem, więc wszystko jest w twoich rękach. I w sumie tak naprawdę w tym zawodzie wydaje mi się, że to jest najpiękniejsze. Pewnie nie jest on dla każdego, ze względu na to, bo wyzwań jest bardzo dużo, aczkolwiek ja go bardzo lubię. Ja równie mocno kocham Excela, co robienie researchu, co możemy ciekawego zrobić. Czyli można jednak wykonywać pracę z pasji. Tak, wydaje mi się, że to jest w ogóle połączenie takich skilli, które są dla osób, które nigdy nie potrafiły się określić, czy mają umysł humanistyczny, czy ścisły. No tak, jest tutaj bardzo dużo planowania, bardzo dużo liczenia. Bardzo dużo planowania i liczenia, pewnie. I dużo kreatywności. Tak jest. O, no ale te kontakty międzyludzkie, interpersonalne,
również. Oczywiście, bo bardzo wysoko rozwinięte. Pewnie, bo bardzo wielu osobom wydaje się, że kiedy natrafiamy na problemy, to trzeba użyć takiego autorytetu z pozycji siły, ale to nie jest prawda. Właśnie te kontakty międzyludzkie, o których powiedziałaś, trzeba wypracować sobie relacje, które pozwolą na rozwiązywanie szybkich problemów. Zdecydowanie lepiej działa poproszenie kogoś o coś, niż kazanie. Zresztą to nie tylko w eventach tak jest, prawda? W życiu w zasadzie również, prawda? Tak, dokładnie. Dobrze, powiedz Asiu, jakie produkty systemowe wykorzystałabyś, żeby zrobić efekt wow na evencie? Mam swój ulubiony produkt. Jest to produkt, który się nadaje na eventy perfekcyjnie. Jest to zdecydowanie ad kiosk. Dlatego, że daje nieskończone możliwości. Jeśli na przykład organizujemy event, który jest związany ze sportem, możemy tam wyświetlać wyniki całkiem na bieżąco. Możemy włączyć aplikacje, które pozwolą nam na przykład na granie w trakcie tej imprezy. Zabawianie możemy gości. Pokazywać zdjęcia, możemy wyświetlać swoje wideo reklamowe. Tak naprawdę nasza wyobraźnia jest tylko granicą. On to jest świetny produkt, tak, do wzięcia za swój ulubiony. Tak, produkt jest doskonały, zdecydowanie na eventy, jest stworzony na eventy. Jest stworzony na eventy, świetnie. Jaki czynnik przy organizacji eventów robi największy efekt wow? I czy kiedyśkolwiek udało Ci się go osiągnąć? Wydaje mi się, że największy efekt wow robi impreza, podczas której goście doświadczają czegoś, co na co dzień jest dla nich i dla innych całkowicie niedostępne. Czyli na przykład... Wprowadzasz tutaj taką nutkę tajemniczości. Troszeczkę nutkę tajemniczości. Myślę, że organizacja na przykład wydarzenia muzycznego w miejscu, które na co dzień jest zamknięte albo przeznaczone do czegoś zupełnie innego. Moje doświadczenie mówi mi, że to robi efekt wow, bo goście mówią o tym jeszcze bardzo długo i wiedzą, że nikt inny oprócz nich, oprócz tej małej, no albo większej grupy, ale tylko przy tym jednym razie, doświadczył tego i nigdy już więcej tego nie doświadczy. Bo to, co niedostępne, smakuje nam najbardziej. Tak mi się wydaje, ale mam nadzieję, że to nie będzie jedyny efekt wow, jaki uda mi się osiągnąć podczas pracy. Dotychczas powiedziałabym, że zdecydowanie jest to rzecz, która zrobiła największe wrażenie. Czyli dotknięcie czegoś, co jest całkowicie niedostępne. Zdradź nam proszę swój sekret. Co jest Twoim kluczem do udanego eventu? Dobre planowanie. Dobre planowanie to jest podstawa. Planowanie budżetu, planowanie atrakcji, równoważenie części biznesowej, naukowej i warsztatowej z częścią bardziej rozrywkową i taką, która integruje ze sobą uczestników. Zarządzanie kryzysowe. Czyli tak naprawdę wszystkie umiejętności, o których powiedziałaś wcześniej, w połączeniu. Tak mi się wydaje. Zdecydowanie nie powiedziałabym, że jest jeden czynnik, który odpowiada za to, czy to się uda, albo czy tobie się to uda. Niestety albo na szczęście, tych czynników jest bardzo wiele. Musisz pamiętać o wszystkim, skupiać się na detalach, bo tak naprawdę też detale robią robotę. Detale to jest w ogóle klucz do wszystkiego. Tak, ale zdecydowanie dobre planowanie, tak jak we wszystkim. Asiu, moje ostatnie już dzisiaj pytanie. Co najbardziej lubisz w pracy event managera? Jak dziwnie to nie zabrzmi, pracy pod presją czasu. Pracy pod presją czasu i chyba to, że w jednym czasie musisz robić 15 rzeczy. I kiedy wydaje ci się, że wszystko jest już skończone, okazuje się, że nie, jeszcze musisz odpisać na 17 maili i nie pomyślałaś jeszcze o trzech rzeczach. Czyli tak naprawdę to życie w biegu, to jest niesamowite. I to, że w jednej osobie musisz łączyć tysiące różnych nici i tysiące różnych zadań, to jest chyba najfajniejsze. To jest ogromne wyzwanie, jest to bardzo czasochłonne i stresujące w jakimś sensie, ale chyba bardziej chodzi o adrenalinę. Zatem jeżeli posiadacie wszystkie albo chociaż część z opowiadanych przez Asię umiejętności, być może czeka Was właśnie kariera event managera. Bardzo polecam, to jest wspaniała kariera. Asia jest przykładem fantastycznego event managera, a jeżeli chcecie kontaktu do kogoś tak profesjonalnego,
jak Asia, to kontakty do niej właśnie zostawiamy Wam tutaj na dole. Także zapraszamy do kontaktu z Asią. Dziękuję. Asiu, dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo. Było mi przemiło Cię mnie gościć. Mnie również. I dziękuję za tak merytoryczne wypowiedzi i tyle informacji. Bardzo dziękuję. Dziękuję.